Smutny jubileusz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku. Miała być wielka feta, ostatecznie świętowano bardzo skromnie. 15 września, tuż przed rozpoczęciem uroczystości, zmarł Kazimierz Kulik, pierwszy dyrektor ośrodka. Dzisiaj, no, przed samą uroczystością, jak to powiedział dyrektor obecny MOS-u, dopłynął do brzegu pan Kazimierz Kulik, świętej pamięci, już dzisiaj właśnie zmarł. Jest to taki, no, taki akcent, który pokazuje, że no, życie jest, ale to jest ważne to, co jest dookoła się dzieje, żeby być takim człowiekiem jak świętej pamięci Kazimierz. To jest wielka strata dla nas wszystkich. Wybierał się właśnie na nasz jubileusz, no i na schodach kościoła zmarł. Sekcja wioślarska w Ełku rozpoczęła swoją działalność w 1963 roku w ośrodku Ligi Obrony Kraju obok obecnej starej plaży miejskiej. Ogromny wkład w początki jej działalności mieli m.in. Jerzy Korycki, Edward Kobyliński, Kazimierz Żytowiecki oraz Władysław Rogowski. Z ich inicjatywy zawodnik sekcji Tadeusz Zemel wszedł do ekipy trenerskiej. Efekty były imponujące, bo w okresie 30 lat wśród wychowanków sekcji znaleźli się liczni uczestnicy i medaliści Mistrzostw Polski, Europy i Igrzysk Olimpijskich. Samo odczucie podczas Igrzysk Olimpijskich, no to na pewno to jest wielki stres dla każdego sportowca, bo wiadomo, że marzeniem każdego zawodnika jest wystartowanie w Igrzyskach Olimpijskich, a jeszcze jeżeli zdobędzie medal, to już niewyobrażalne szczęście. Ale tak naprawdę też czułem szczęście z tego, że kiedyś ktoś skierował, że tak powiem, moją drogę w kierunku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na ulicę Grunwaldzką. I dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Byłem tam, gdzie byłem. Więc to jest tak naprawdę ten mój sukces, to nie tylko mój, bo to jest też mojej pierwszej trenerki, pani Joli Boruszewskiej, późniejszego trenera oraz partnera z Łodzi, Sławomira Skorupy. O rozwoju Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego mówi jego dyrektor Andrzej Koc. Pozyskaliśmy prawie, a właściwie nawet nie prawie, a ponad 6 milionów. Część inwestycji została już zrealizowana. Pierwszy etap, mamy nowy obiekt, który będziemy doposażali z pieniędzy ministerialnych. Jest to kwota 400 tysięcy z Ministerstwa Sportu, że tak powiem, zorganizowane przez naszego posła Wojciecha Kosakowskiego z dopłatą 100 tysięcy ze strony starostwa. I mamy jeszcze 200 tysięcy na rozbudowę i przebudowę właściwie hangarów i zagospodarowanie terenu. Obecnie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy skupia 4 sekcje: wioślarską, żeglarską, pływacką oraz lekkoatletyczną.